Teraz prosimy pana, przepraszam, księdza doktora Leszka Bakówko, aby sakralne aspekty związane z tym, co związane z miejscami pamięci nam przedstawił. Bardzo proszę, księdza doktora. Witam państwa. Proszę się nie martwić, on jest mój referat. Tym bardziej pan, który koordynuje, panie doktor. Proszę państwa, myśląc o tym dzisiejszym moim speechu, chciałbym tak troszeczkę tę tematykę związaną oczywiście gdzieś tam z Kościołem, z sakralnością, skonkretyzować na przykładach tego, co rzeczywiście mamy w Katowicach. I to, co tu sobie wpisałem, to są w cudzysłowie miejsca pamięci. Kiedy wczoraj o tym myślałem, o tym wszystkim, to moja pierwsza myśl była taka, że nie chciałbym pisać artykułu w tym temacie. A to dlatego, że przygotowując te różne zespoły, dalej podkreślam w cudzysłowie miejsc pamięci, związany z Kościołem czy z sakrum w ogóle, rozbiłem się o mnóstwo pytań i mnóstwo problemów. Pierwszym problemem to jest oczywiście metodologia, to co moi trzej szanowni przedmówcy przed chwilką pokazali, ponieważ mimo, że każdy z moich poprzedników bardzo jasno się przedstawił swoją wizję, ja dalej nie wiem, w którą stronę miałbym pójść w spisaniu tego artykułu, ponieważ pan dyrektor Schneider bardzo konkretnie, prawnie powiedział to, co jest najbardziej namacalne, bym powiedział. Mamy ustawy, mamy w każdej ustawie jest podana terminologia, więc wiemy, o czym mówimy. Pan profesor Barciak bardzo konkretnie przedstawił terminologię historyczną, natomiast pan profesor Świątkiewicz pokazał o wiele szerszą perspektywę tego zjawiska. I myśląc o ewentualnie konferencji związanej z tą tematyką, myślę, trzeba by bardzo jasno powiedzieć, w jakiej przestrzeni metodologicznej się poruszamy, ponieważ ja na dzisiaj dalej nie wiem, jak mógł podejść do tego tematu. Kolejny problem, który mi się pojawił, patrząc na te zespoły, które nie będę ich omawiał, tylko państwu przedstawię, jakie one są. Kolejny problem to jest to, czy mówimy o miejscach pamięci, czy miejscach pamięci narodowej. To jest kluczowe dla mnie, ponieważ to, co pan dyrektor Schneider mówił, jeśli trzyma się tej terminologii, tego obszaru, mnóstwo tematyki związanej z tymi miejscami pamięci gdzieś nam nagle pojawia się poza nawiasem. Kolejna sprawa, z którą mam problem, to różnego rodzaju problemy z interpretacją, dlaczego właśnie takie miejsca pamięci, a nie inne. Pan profesor Świątkiewicz powiedział o tym, że mamy do czynienia z różnymi interpretacjami zamkniętej przeszłości. Patrząc na pierwszy zespół, o którym dwa słowa, jest to zespół tablic pamiątkowych w naszych kościołach katowickich. Czy rzeczywiście tu mamy do czynienia z różną interpretacją tej zamkniętej przeszłości, czy raczej jest to kreowanie pamięci? Proszę sobie wyobrazić, największe zespoły tych tablic oczywiście są w kościele katedralnym, w katedrze i w kościele garnizonowym świętego Kazimierza. Do naszej katedry wchodzi ktoś z innego kręgu kulturowego. Jakie ja pytania bym sobie zadał, to jest oczywiście absolutnie abstrakcja, ponieważ nie jestem z innego kręgu kulturowego, wchodząc do takiego budynku. Po pierwsze, dlaczego w miejscu sakralnym, w domu modlitwy, mamy do czynienia z tablicami, które upamiętniają w większości wydarzenia związane z powstaniami śląskimi albo II wojną światową. Dlaczego właśnie tak? Nie? Czy w ogóle Kościół, który był przez wieki depozytariuszem i historii, i tradycji, ale jednak czy to jest słuszny kierunek? Czy w tych kościołach, dlaczego? Jaki jest związek? Czy czasami nie następuje też taki proces, o którym wczoraj myślałem, pewnej sakralizacji historii świeckiej? Największy problem, który mi się pojawił z tymi tablicami, to w związku z kaplicą, która kiedyś była za kościołem mariackim, tak zwanym Ogrójcem. Państwo wiecie, jesteśmy kościół mariacki, tu jest Ogrójec. Przez wiele lat, kiedy już kościół mariacki został świetnie poddany konserwacji, ta kaplica straszyła, tak to trzeba powiedzieć, wybity witraż. W środku nie było żadnego wyposażenia, ale wiemy, co tam było. Był Ogrójec. Pan Jezus modli się w Ogrójcu przed męką, przed Golgotą. Temu miejscu nadano nowe znaczenie, tworząc w tej kaplicy tak zwaną Golgotę Ojczyzny, czyli mamy miejsce upamiętniające bohaterów, którzy walczyli o niepodległość, mamy tablice, które układają się w kształt krzyża i mamy przegląd tej martyrologii, począwszy od Konfederacji Barskiej, przez przeróżne wydarzenia,
aż do katastrofy smoleńskiej. Proszę zauważyć, bo dla mnie to jest pytanie takie, czy twórcy tego pomysłu, na ile był to świadomy zabieg kreowania pewnej pamięci, na ile to jest świadome wpisanie się chociażby w tradycję polskiego mesjanizmu, jeśli tak, to jakiego, a jeśli w ogóle, to dlaczego tak dosłownie w miejscu, w którym nie tworzymy świeckiego panteonu, nie tworzymy świeckiej Golgoty Ojczyzny, gdzie tylko Golgota jest pewnym zapożyczeniem semantycznym, dosłownie w miejscu, w którym ten ogrójec był. Tych tablic mamy bardzo wiele, ale przytaczam tylko te przykłady, aby pokazać, że tak jak mówił pan profesor Barciak, nie ma sensu przytaczania, robienia wykazu, czy to jako aneks może być, wypisujemy wszystkie tablice, jest to pewna faktografia, ale zastanowienia się pewnie takiej refleksji, dlaczego, czy na pewno, po co, jaki sens to ma i na ile też właśnie jest to też pewne wybiórcze traktowanie historii tego miejsca, w którym jesteśmy, to wybiórcze traktowanie nie jest czasami właśnie pewną kreacją pamięci. Mówię o tym świadomie, ponieważ ja przez wiele, wiele lat, będąc jeszcze dorosłym człowiekiem, nie zdawałem sobie sprawy chociażby z tego, że przed I wojną światową miasto Katowice, miasto, w 85% posługiwali się mieszkańcy językiem niemieckim. Ponieważ dorastając z PRL-u, wycięto to w ogóle z tego przekazu historycznego. Tak okazuje się, że miasto, każde miasto miało, tak jeszcze raz odwołuję się do pana profesora Barciaka, w swoją wielokulturowość, ale w tym miejscu ona jest tym bardziej znacząca. Innym zespołem, gdzie to też ma duże znaczenie, takich dali się posługuje w cudzysłowie miejscami pamięci, ponieważ sam nie wiem do końca, gdzie uchwycić to miejsce pamięci, czy ono jest, czy nie, ale mówimy o tych tu już przytaczanych zespołach kaplic i krzyży przydrożnych, których jest całe mnóstwo. Ale proszę pamiętać o tym, że niekiedy dzisiaj nie wiemy rzeczywiście, dlaczego ten krzyż, ta Boża Męka tak zwana, krucyfiks, jakiś kamień został ustawiony, ponieważ napis był po niemiecku, którego dzisiaj już nie ma, ponieważ w większości niemieckie nazwy zostały zniszczone. Nastąpiła pewna wycięcie w tej pamięci lokalnie, a mamy to konkretne miejsca pamięci. Mamy po prostu krzyż, często w wydarzeniu, który tam upamiętniał przeróżne historie. Ja kiedyś się tym zajmowałem. Przegląd tego wszystkiego jest bardzo, bardzo szeroki, łącznie z tym, że uratowano jakiegoś parobka przed śmiercią, to właśnie w tym miejscu postawiono krzyż. A jest to miejsce i tutaj to mówi pan profesor Barciak, konkretne miejsce pamięci w konkretne miejsce, czyli przestrzeń. Mamy jeszcze inne zespoły. Tymi zespołami jest na przykład pomniki, tak jak Jana Pawła II czy kardynała Chlonda. Mamy oczywiście cmentarze. Teraz myślę o cmentarzach wyznaniowych. To jest jeszcze inny problem, ale żeby nie przedłużać mojej wypowiedzi, to mnie podsunął wczoraj pan dyrektor Zibel. Tę myśl. Co zrobić na przykład, czy jak to się ma do tej tematyki? Dęby papieskie. Cóż to takiego jest? Był taki moment w historii, kiedy papież pobłogosławił żołędzie pochodzące z jednego z najstarszych dębów polskich, zwanym chrobrym. I zasadzono te dęby papieskie. Pierwszy taki dom został posadzony przy bazylice w Panewnikach, drugi przy katedrze w Katowicach. Ale później było kolejne błogosławienie przez papieża tych kolejnych żołędzi dębów. I miało to być z jednej strony papieskie, pewna ta papieska historia w to jest spisana, ale przede wszystkim miało to być takie zjawisko, taka idea 100 dębów na 100 lat niepodległości. I to w Katowicach zasadzono. Z tego co wiem, na tysiącleciu to one w większości uschły niestety i pamięć się skończyła, ale jak w ogóle na przykład metodologicznie podejść do tematu dębów papieskich. Tyle chciałem tylko Państwu powiedzieć, żeby pokazać, że kiedy dochodzi do pewnej konkretyzacji tego, o czym mówimy, czyli konkretnych miejsc, symboli, upamiętnień, to którą ścieżkę wybrać, jak o tym opowiadać, co rzeczywiście jest tym miejscem pamięci, a nie, to myślę, że dla potencjalnych uczestników konferencji będzie nie lada trudnością, aby rzeczywiście metodologicznie to jakoś dobrze ugryźć. Bardzo dziękuję. Ujęcie. Tu od razu już tak na zakończenie, tylko dwa słowa. Wywołał ksiądz doktor kaplicę
która została geologią ojczyzny nazwana i tam są też miliony. Myślę, że można o tym podyskutować, ponieważ pozwalam sobie uchodzić za jednego z autorów tego pomysłu, zresztą pan Dolnikiewicz jako członek Rady Parafialnej Kościoła Mariackiego, Parafii Mariackiej, doskonale pamięta, jakie toczyliśmy dyskusje, prawda, o tych różnych tęgach i tak dalej. I tutaj pomijam wszystkie inne aspekty, bo to jest oczywiście problem bardzo dużej dyskusji. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt. Ta tablica, właściwie cała kaplica i tablica niszczone, były konsekwencją zapoczątkowanego procesu w Gliwicach, gdzie powstała Golgota Polska przy kościele świętej Barbary, kościele garnizonowym. Tam ta Golgota została nazwana Golgotą Polską. Tutaj była podobna myśl, abyśmy też stworzyli Golgotę Polską na wzór upamiętnienia tych symbolicznych miejsc właśnie w ramach między innymi kastatu, który chciał to nawiązać. Doszliśmy do wniosku, że bardziej poprawnym będzie, jeżeli nadamy temu wymiar szerszy. Pojęcie ojczyzna w tym wielokulturowym wymiarze ma szersze aspekty tutaj można też przyczynić. Co do konkretyzacji, no to oczywiście to już jest zupełnie inna materia. Osobiście upierałem się, żeby to właśnie było tak. Od Baru do Smoleńska. Także jeżeli winę za to ponosi ktoś, że wprowadził zamęt, to proszę do mnie kierować te pretensje. No ale to już tak na marginesie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ustawa, która później została wprowadzona o upamiętnianiu, prawda, też jako datę graniczną przyjęła Baru. Tutaj mieliśmy problem największy. Dlaczego rozpoczynamy tę ścieżkę, prawda, w kierunku tego zmartwychwstania, prawda, bo tak jest cel Golgoty od Konfederacji Warskiej. No okazuje się, że później za tym poszły inne rozwiązania, które właśnie takie myśli. To nie naszej nowej, bo to profesor Konopczyński, już Władysław, wybitny historyk, był najwybitniejszy, jaki żył w kręgach historii Polski, wyraźnie to wykreował. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Myślę, że będzie czas na dyskusję już w drugiej części. Naprawdę uważam, że to naprawdę była bardzo, bardzo pożyteczna i znacząca formuła, którą zaproponował pan dyrektor. Teraz zapraszam wszystkich na przerwę, na krótki posiłek i o 11:00 dalsze części. Dziękuję bardzo.